na Twitterze. Naszymi Państwa gościem jest dzisiaj pan prezydent Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Witamy serdecznie, panie prezydencie. Dzień dobry. A zaprosiliśmy do rozmowy z panem dziennikarzy polskich z całego świata, z różnych krajów, którzy będą pytać w imieniu Polaków mieszkających na całym świecie. Będą z panem prezydentem rozmawiać pani Małgorzata Bos-Karczewska z Hagi, z portalu Polonia.nl, pan Jacek Lepiasz z Berlina, wieloletni dziennikarz Deutsche Welle, pan Marek Orzechowski, wieloletni korespondent TVP z Bonn i Brukseli, pani Aleksandra Paliga-Kapsa, naszego radia z Nowego Jorku, pan Jacek Różalski, który pracuje w portalu Emito.net w Edynburgu, Małgorzata Bosnowska z Gazety z Toronto i Sławomir Norberczak, publicysta, wieloletni pracownik publicznej telewizji RTE w Dublinie w Irlandii. I chciałem powiedzieć, że pytania, które Państwo dziennikarze będą panu prezydentowi zadawać, pochodzą w dużej części od Polaków z całego świata. Poprosiliśmy przez ostatnie dwa dni o nadsyłanie takich pytań na polskie setki. Serdecznie dziękuję wszystkim z całego świata. I jedna rzecz powtarzała się w tym bardzo często. Wiemy, że ponad 500 000 Polaków zapisało się na drugą turę wyborów, ponad 300 000 na pierwszą turę, mimo różnych trudności. Chcieliśmy zapytać w imieniu Polonii, jak pan ocenia ten zryw Polonii? Jak pan podchodzi do takich głosów, które padają przy okazji tego zrywu Polonii, że może Polacy mieszkający za granicą nie powinni mieć w ogóle prawa głosu? Panie prezydencie. Zacznę od tego, że oczywiście, że muszą mieć prawo głosu. Chcę też jasno powiedzieć, że ta energia, ta mobilizacja, którą widzimy i w Polsce, ale którą widzimy również poza granicami Polski, wśród naszych obywateli, pokazuje, że dzieje się coś szczególnego, że rzeczywiście bardzo wiele osób chce zmiany, chce wpłynąć na to, co się w Polsce dzieje. Stąd ta energia, stąd ta mobilizacja. Zostało dosłownie kilka dni do tego, żeby się przygotować do tych wyborów. My przez cały czas, jak słyszymy o tym, że jest bałagan po stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, apelujemy do rządzących, żeby przygotowali to z należytą starannością. A ja mogę tylko podziękować za tę niesłychaną determinację i energię, którą czujemy również w Polsce. I od tych głosów, od naszych obywateli spoza granic Polski może bardzo wiele zależeć, dlatego że naprawdę jest bardzo blisko i o wyniku wyborów może zadecydować nawet kilkanaście tysięcy głosów. Jacek Polski z Edynburga zada pierwsze pytanie. Dzień dobry, panie prezydencie. Pozdrowienia z Edynburga. Panie prezydencie, spośród ponad 500 000 Polaków, którzy zarejestrowali się do drugiej tury wyborów, najwięcej, bo ponad 182 tysiące, to Polacy z Wielkiej Brytanii. Tutaj mówi się, że jak chcesz zdenerwować Polaka, polskiego imigranta w Wielkiej Brytanii, to zapytaj się, kiedy będzie wracał do Polski. Temat powrotów jest tutaj bardzo drażliwy. Do powrotów namawiali zarówno premier Donald Tusk, jak i przy każdej wizycie obecny premier Mateusz Morawiecki. Chciałbym zapytać pana, czy i pan, gdy zostanie pan prezydentem Polski, ma zamiar namawiać Polaków nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale z całego świata do powrotów? A jeśli tak, to jakich argumentów chce pan użyć? A jeśli nie, to takie dodatkowe pytanie, jak można wykorzystać, jak wyobraża pan sobie, żeby wykorzystać potencjał polskich imigrantów na świecie? Zacznę od tego, że ja nie jestem typem polityki kaznodziei, który próbuje uczyć albo dawać dobre rady. Ja jestem od tego, żeby wpływać na rządzących, żeby stworzyli jak najlepsze warunki do tego, żeby ci wszyscy, którzy będą chcieli wrócić, mogli do Polski wrócić. Natomiast oczywiście decyzja zależy od naszych obywateli. Natomiast prawdą jest to, że chciałbym, żeby Polska była znowu państwem europejskim, otwartym, tolerancyjnym, takim, w którym nie ma równych i równiejszych, takim, w którym
te ważne, niezależne instytucje nie są przez rządzących upolitycznione, a niestety PiS to robi każdego dnia, że ma silne samorządy, do tego jest potrzebna zmiana prezydenta. Natomiast ja jasno mówię o tym, że będziemy się starali tworzyć takie warunki, które będą sprzyjały temu, żeby w Polsce podejmować wyzwania, wchodzić w dorosłość, podejmować pracę, że będę dbał o to, żeby nie było nadmiernych obciążeń podatkowych, które rząd szykuje podobno, że będę dbał o to, żeby były darmowe żłobki i przedszkola, tak żeby były równe szanse do podjęcia tego wyzwania na rynku pracy. I będę się starał robić wszystko, co w mojej mocy, żeby te warunki dla wszystkich tych, którzy zdecydują się do powrotu, na powrót do Polski, były jak najlepsze. Natomiast siła naszej diaspory za granicą jest olbrzymia, zwłaszcza wtedy, kiedy prowadzimy politykę europejską. Ja mam nadzieję, że Polska wróci do potęg europejskich, czyli do grona tych państw, które podejmują decyzje w Unii Europejskiej i mają na te decyzje jak największy wpływ, dlatego że w tej chwili niestety za rządów PiS-u Polska jest na marginesie. Sam mówię o tym, że jak zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to jestem gotów rząd wspierać na przykład w negocjowaniu unijnych pieniędzy. I tutaj można się oprzeć na waszym doświadczeniu, można się zawsze oprzeć na waszej radzie, dlatego że dzisiaj Polki i Polacy w bardzo wielu państwach europejskich i państwach świata pełnią bardzo odpowiedzialne funkcje, mają mnóstwo doświadczeń i z tego po prostu każdy prezydent powinien korzystać. Ja też obiecuję, że chciałbym być w pewnym sensie patronem całej Polonii rozsianej na całym świecie i mam nadzieję, że jeżeli uda mi się wygrać wybory, to dokładnie tak się stanie. Dziękuję. Małgorzata Bonikowska z Toronto. Panie prezydencie, zebrałam różne pytania, było ich mnóstwo, ale takie dwa elementy w jedno postaram się włożyć. My żyjemy tutaj w kraju niezwykle otwartym, w Kanadzie, gdzie główną wartością jest różnorodność. U nas ponad 200 grup etnicznych żyje w pełnej harmonii. Kiedyś w Kanadzie Polska budziła naprawdę wielki podziw, jako przykład takiej idealnej transformacji, demokratycznych przemian, byliśmy dumni, a teraz w mediach czytamy o Polsce ustawionej tuż obok Węgier. Do tego jeszcze dochodzi kwestia promocji nowoczesnej Polski, którą z naprawdę wielkim sercem zajmuje się diaspora i której potrzeba wsparcia Polski, nie tylko zresztą finansowego, ale jest ona całkowicie upolityczniona. Przebijają się na przykład kluby Gazety Polskiej, a warunkiem są rekomendacje upolitycznionych konsulatów. Więc nasze pytania do pana, co konkretnie zamierza pan zrobić, aby po pierwsze przywrócić pozytywny wizerunek Polski, który ma wpływ na nasze życie tutaj, a dwa, aby odpolitycznić ten system wspierania naprawdę wartościowej promocji Polski na świecie, szczególnie zresztą tej niekoniecznie po polsku. Ja zacznę może od drugiej części pani pytania, mianowicie na szczęście prezydent Rzeczypospolitej ma duży wpływ na to, jak funkcjonują nasze reprezentacje za granicą i zrobię wszystko, żeby je odpolitycznić. Ja, jak pani może pamięta, byłem wiceministrem spraw zagranicznych i dokładnie pamiętam, że dbaliśmy o to, żeby kryteria polityczne nie miały wpływu na to, kogo się wspiera. Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej i tak jak chcę odpolitycznić kancelarię prezydenta, tak jak chcę odpolitycznić bardzo wiele innych urzędów, które powinny być niezależne, tak samo dokładnie będę się starał zrobić z polską dyplomacją. Natomiast jeżeli chodzi o wizerunek, no wizerunkowi Polski przede wszystkim zaszkodziło łamanie praworządności, łamanie konstytucji, upolitycznianie, próba upolitycznienia sądów, upolitycznienie prokuratury. I to jest takie zadanie, które będzie niesłychanie istotne dla przyszłego prezydenta, albo będziemy dalej mieli prezydenta, który będzie słuchał tylko prezesa jednej partii, będzie podpisywał w nocy wszystko, co mu do podpisu da partia rządząca. Czy będzie to prezydent, który będzie starał się odbudowywać niezależność instytucji, który będzie stał na straży praworządności. Myślę, że samo to, że w Polsce mielibyśmy więcej równowagi, nawet jeżeli rząd zostanie w rękach PiS-u, ale prezydent byłby z innej formacji politycznej, a przede wszystkim byłby niezależny, bo uniósłby się ponad swoją formację polityczną i mógłby rządzącym patrzeć na ręce, to wtedy też powoli ten wizerunek Polski mógłby się zmieniać. Przede wszystkim dzisiaj wszyscy zadają sobie pytanie, czy Polska znowu będzie miała 5 lat czy 4 lata tego typu rządów, które nie będą w żaden sposób kontrolowane i obawiam się, że wtedy rzeczywiście no dalej będziemy w tym samym nawiasie co Węgrzy. Obawiam się również fragmentacji Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska teraz pogrążona w problemach nie miała czasu się zająć swoją architekturą instytucjonalną, ale niedługo się na tym skoncentruje
i na pewno nie będzie czekać na rząd, który nie jest konstruktywny, który nie wychodzi z żadną konstruktywną propozycją i który odwraca się od wszystkich najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej, odwraca się do nich plecami. Tak jeszcze dopytam, bo chcę na pewno mieć od Pana zapewnienie, że również zechce Pan mieć konkretny plan na to, w jaki sposób Polska powinna szanować mniejszości wszelkiego rodzaju. To jest normą na świecie. Ale oczywiście ja przecież od wielu, wielu lat mówię twardo o tym, że nie wolno spychać ludzi na margines, że nie wolno ich atakować, że nie wolno nas dzielić, że zadaniem polityka jest być przy tych wszystkich słabszych, którzy są atakowani, i wielokrotnie swoim działaniem udowodniłem, że nie tylko o tym mówię i nie tylko wyznaję te wartości, ale staram się je realizować w życiu. Pan redaktor Jacek Lepiasz z Berlina. Dzień dobry, panie prezydencie. Pan prezydent Andrzej Duda, krytykując niedawno materiał w gazecie Fakt, sugerował, że Niemcy ingerują w wewnętrzne sprawy Polski. Niemcy chcą wybierać w Polsce prezydenta, mówił na wiecu. Zarzuty są absurdalne, ponieważ większość udziału w Fakcie ma kapitał szwajcarsko-amerykański, a nie niemiecki. Niemniej jednak słowa poszły w świat. Jak Pana zdaniem takie słowa wpłyną na i tak już nie najlepsze stosunki polsko-niemieckie i jak Pan w przypadku zwycięstwa chciałby ułożyć relacje z naszym poważnym politycznym i gospodarczym partnerem? Czy warto może reaktywować Trójkąt Weimarski? Chciałbym dołączyć głos działacza polonijnego Bogdana Miłka, który napisał dzisiaj na Facebooku. Niemądry atak na wolną prasę i na sąsiada z Unii. Po co? Po wyborach trzeba będzie żyć po sąsiedzku. No właśnie, po co? Po to, że ta władza jest w 100% cyniczna. Jarosław Kaczyński wielokrotnie w kampaniach wyborczych atakował naszych sąsiadów, bo uważał, że na tym można zrobić punkty polityczne. Niestety prezydent Duda, który słucha tylko prezesa jednej partii, robi dokładnie to samo i nie miejcie Państwo złudzeń, że jest to zabieg czysto cyniczny. Pojawił się problem i w związku z tym pan prezydent próbuje odwrócić od niego uwagę, nie licząc się kompletnie z konsekwencjami, bo taka jest ta władza. Dla tej władzy relacje z naszymi sąsiadami czy relacje w Unii Europejskiej są trzecie albo czwartorzędne. Ja ubolewam przede wszystkim, że mamy do czynienia z cynicznym atakiem na wolność prasy w momencie, kiedy pojawia się niewygodny dla pana prezydenta artykuł. Ja jasno zapowiadam, że oczywiście, że chcę odbudować Trójkąt Weimarski. Sam wielokrotnie uczestniczyłem w przeróżnego rodzaju spotkaniach w Trójkącie Weimarskim, choćby z innymi ministrami spraw europejskich, kiedy byłem ministrem spraw europejskich. Chciałbym zaprosić pana prezydenta Macrona i panią kanclerz Merkel do Polski, jeżeli wygram wybory. To będzie pierwsze spotkanie, które chciałbym zorganizować. Oczywiście prezydenta Niemiec również, po to, żeby móc w tym trójkącie porozmawiać o tych wszystkich najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed nami. I dzisiaj, jeżeli Polska chce mieć dobre relacje w Unii Europejskiej, powinna zabiegać o to, żeby mieć dobre relacje ze wszystkimi swoimi partnerami, żeby wrócić do tej roli państwa, które miało naprawdę bardzo duży wpływ na to, co się w Unii Europejskiej dzieje. Niestety dzisiejszy rząd nie zaprząta sobie tym uwagi, a odwalenia pięścią w stół może się co najwyżej wylać kawa, ale takich mamy rządzących. Dziękuję bardzo. Pani redaktor Małgorzata Boskarczewska z Holandii. Dzień dobry, panie prezydencie. Do portalu wpłynęło wiele pytań do pana od czytelników portalu Polonia, ale wybiorę tak jeden wątek, który wydaje się być najważniejszy dla Polaków w Holandii, również dla całej Polski, a mianowicie chce pan zostać prezydentem wszystkich Polaków. Chce pan ludzi łączyć, a nie dzielić. Od czego by chciał pan zacząć zszywanie społeczeństwa polskiego, które jest tak bardzo podzielone, chyba najbardziej od 45 roku życia? I drugie pytanie z tym związane. Jak pan by chciał ludzi łączyć, zwłaszcza tych, którzy są pełni nienawiści, do tych, którzy są, jak gdyby, można powiedzieć, w pewien sposób odbiegają od normy. Między tymi ludźmi jest dużo wyborców, prawdopodobnie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję. Przede wszystkim chciałem powiedzieć o tym, że ja mówię o odbudowaniu wspólnoty i wyobrażam sobie, że prezydent Rzeczypospolitej powinien wyciągnąć rękę do wszystkich, którzy myślą inaczej. Pan prezydent Duda mówił o tym 5 lat temu, tylko nie wykonał żadnego gestu w kierunku tych, którzy myślą inaczej. Ja jestem gotów mówić
bardzo dobrze i pozytywnie o tym, co się udało zrobić za rządów Platformy i PSL-u, ale również jestem gotów do tego, żeby skrytykować rzeczy, których nam się nie udało zrobić. Jestem gotów uznać, że niektóre analizy PiS-u, jeżeli chodzi o Trzecią Rzeczpospolitą, były trafne. Na przykład kwestia 500+ i tego, że ludzie chcieli poczuć w swojej kieszeni owoce transformacji. I ja jestem zawsze gotów do rozmowy, jestem gotów do tego, żeby rozmawiać ze wszystkimi, którzy mają inne zdanie. I nawet jeżeli politycy będą się spierać, to mam nadzieję, że uda nam się odrodzić tę zdolność rozmowy pomiędzy samymi ludźmi. Ja jestem osobą, która stara się stronić od twardych, ostrych argumentów, która nie używa języka nienawiści, w przeciwieństwie do moich politycznych konkurentów, którzy robią wszystko, żeby nas dzielić. I też myślę, że taka wizja apolitycznej prezydentury, w której prezydent zachowuje się w sposób racjonalny, czyli współpracuje z rządem tam, gdzie rząd podejmuje racjonalne decyzje, natomiast wetuje decyzje złe, które zagrażają demokracji, które na przykład owocują nowymi obciążeniami dla obywateli, że taka spokojna prezydentura mogłaby sprzyjać właśnie temu, żeby ludzi próbować znowu łączyć i naprawdę na serio, bardzo na serio próbować odbudować tę wspólnotę. Jeśli można dopytać, czy ma pan zamiar w ramach w kancelarii prezydenta stworzyć jakiś okrągły stół, dialog, archipelag, zapraszać ludzi z rozmaitych poglądów, środowisk? Po pierwsze, ja będę się starał, żeby moja kancelaria była jak najbardziej otwarta na ludzi o różnym światopoglądzie, na ekspertów, na społeczników. Zapowiedziałem, że każdy, kto będzie chciał w tej kancelarii pracować, będzie musiał złożyć legitymację partyjną. Natomiast tutaj nie trzeba szukać jakichś dodatkowych forów dyskusji, dlatego że wystarczy Komisja Dialogu Społecznego, która dzisiaj jest martwa, która nie funkcjonuje, bo rządzący nie traktują jej poważnie. I oczywiście, że ten dialog trzeba będzie w bardzo różnych formatach starać się odbudować. Przenosimy się na moment na drugą stronę Atlantyku. Pani redaktor Aleksandra Paliga-Kapsa z Nowego Jorku. Pani redaktor jest wyciszona. Nie słyszymy. Trzeba zrobić unmute. Pani redaktor jest wyciszona. A teraz? Słychać mnie w tej chwili? Przepraszam bardzo, widocznie się wyłączyło. Witam panie prezydencie. Chciałabym pana zapytać, jak widzi pan relacje między Polską a USA, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa Polski i to w wariancie zarówno jeśli na czele Ameryki będzie obecny prezydent Donald Trump albo Joe Biden, bo u nas też niebawem może się to zmienić, jak pan przecież wie. I jeszcze co do tego pytania, chciałabym dodać w kontekście bezpieczeństwa naszego kraju, Polski, co jest dla pana najważniejsze? Czy właśnie te bilateralne stosunki między Polską a USA, NATO czy Unia Europejska? Pozwoli pan, że jeszcze malutkie podpytanie od naszego słuchacza, a jednocześnie koordynatora sztabu wyborczego Szymona Hołowni z wschodniego Wybrzeża. Ten chciał dopytać, co przywiezie pan z pierwszej wizyty do Stanów Zjednoczonych. Czy będzie to album ze zdjęciami tylko, czy też będzie chciał pan coś ugrać gospodarczo dla Polski? Best wishes for the 4th of July, first of all. Najlepsze życzenia dla wszystkich, bo dzisiaj święto Narodowe Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to jest jedna z niewielu kwestii, gdzie rzeczywiście panuje pewna kontynuacja pomiędzy polityką, którą prowadziły poprzednie rządy i dzisiejszy rząd, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Niestety ostatnio nawet to zostało wplątane w kampanię wyborczą, czy w kampanię wyborczą pana prezydenta, bo wydawało się, że w tej sprawie mamy zgodę, bo przecież to za rządów Platformy Obywatelskiej pierwsi amerykańscy żołnierze trafili do Polski, później PiS to twórczo i efektywnie rozwijał i to powinno być absolutnie wyjęte poza nawias jakiegokolwiek sporu politycznego. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, rozmawiałem zresztą kilka dni temu z prezydentem Barackiem Obamą, i razem mówiliśmy, zgadzaliśmy się, że przede wszystkim najważniejsze są relacje w instytucjach, czyli silna pozycja Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, silna pozycja Polski w Unii Europejskiej. To są absolutne, dwie najbardziej istotne instytucje, od których zależy bezpieczeństwo Polski. I tam silna, obecna, aktywna polityka
wzmacnia nasze bezpieczeństwo w sposób najbardziej istotny. Natomiast oczywiście też musimy mieć dobre relacje ze swoimi sojusznikami. Ja zawsze twierdzę, że czym silniejsza Polska w Unii Europejskiej i w NATO, tym bardziej po partnersku jest traktowana przez Stany Zjednoczone, dlatego że Polska mająca wpływ na to, co się w Unii Europejskiej dzieje i wpływ na to, co się dzieje w NATO, rzeczywiście jest traktowana jako partner. Oczywiście to powinno być całkowicie niezależne od prezydenta, który w danym momencie jest w Białym Domu, dlatego że przecież prowadziliśmy aktywną politykę od 1989 roku zarówno z prezydentami z Partii Republikańskiej, jak i z Partii Demokratycznej. Prezydent, nawet jeżeli ma jakieś swoje własne sympatie polityczne, to nie powinien się z nimi obnosić, tylko powinien dobrze współpracować z każdym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I absolutnie jestem do tego gotowy i dlatego też dziwi mnie to, że prezydent Andrzej Duda wybrał się na 10 dni czy na 2 tygodnie przed wyborami prezydenckimi na wizytę do Stanów Zjednoczonych, która nie miała tak naprawdę żadnych skutków daleko idących, a która wpisuje się w kampanię wyborczą zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. No ale niestety już żeśmy sobie powiedzieli to dzisiaj, że ten rząd nie liczy się z prawdziwymi skutkami w polityce zagranicznej swoich peregrynacji czy swoich decyzji, tylko i wyłącznie jest skoncentrowany na tym, jakie to ewentualne konsekwencje wyborcze może mu przynieść tu i teraz. I bardzo szkoda, dlatego że przecież wszyscy wiemy, że nie tak powinno się politykę zagraniczną prowadzić. Ja uważam oczywiście, że najważniejsze, odpowiadając na to drugie pytanie, najważniejsze są kwestie bezpieczeństwa w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, ale bardzo ważna jest również gospodarka. Bardzo konkretne rozmowy na temat gospodarki, wprowadzania nowych technologii. Ten rząd tak wiele mówił o przemyśle obronnym, ale niestety nie uczynił niczego, żeby tych inwestycji w Polsce było więcej. Inwestycje w najnowsze technologie, o tym powinna być rozmowa prezydenta Polski z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Skoncentrowanie się dokładnie na tym, a nie rozmowa na przykład o technologii bardzo kontrowersyjnej reaktorów atomowych, gdzie nie wiadomo, czy to nie będą przestarzałe technologie. Natomiast ja ze Stanów Zjednoczonych głównie przewożę książki. Zawsze jak jestem w Nowym Jorku, to jestem w Strandzie i kupuję ich około 50, w związku z tym pewnie tym razem byłoby podobnie. Dziękuję panu bardzo. Pan redaktor Sławomir Norberczak z Dublina. Dzień dobry panie prezydencie. Ja mam pytanie o sprawę bardzo drażliwą, a jednocześnie bardzo ważną dla wielu osób. Jednym z tematów tej kampanii jest sprawa mniejszości seksualnych. W krajach Europy Zachodniej ten temat już dawno właściwie został załatwiony. Nawet takie partie prawicowe jak brytyjscy konserwatyści potrafili tą sprawę rozwiązać. Tutaj warto nadmienić, że ta brytyjska partia konserwatystów to jest ta sama partia, która była w sojuszu konserwatystów z PiS-em w Parlamencie Europejskim. I moje pytanie brzmi, w jaki sposób pan będzie prowadził dialog ze środowiskami konserwatywnymi w Polsce i w jaki sposób będzie pan dbał o prawa osób LGBT w Polsce i chronił te osoby przed coraz większą szerzącą się homofobią? Dziękuję. Z homofobią trzeba walczyć i trzeba walczyć z mową nienawiści i z dzieleniem Polaków, dlatego że rządzący akurat ostatnio skupili się właśnie na mniejszościach seksualnych, ale przez cały czas atakują wszystkich, którzy inaczej myślą. Niestety również prowadzą taką retorykę, choćby za pośrednictwem mediów publicznych, w której jest mnóstwo akcentów bardzo negatywnych w stosunku do wszelkich mniejszości. Ja jasno mówię, że nie może być podziału na równych i równiejszych w Polsce, że wszyscy są równi wobec prawa. Mówię nawet więcej, że jako samorządowiec nauczyłem się tego, że głównym zadaniem polityka jest nie przeszkadzać tym, którzy sobie radzą i tworzyć dla nich dobre warunki dla rozwoju i stać przy wszystkich tych, którzy są atakowani, niezależnie od tego, kto akurat w danym momencie atakowany jest. A ten rząd niestety prowadzi politykę w pełni cyniczną. Za pośrednictwem mediów, które kiedyś były publiczne, rozpoczyna już wiele, wiele miesięcy temu kampanii ataków na wszystkie mniejszości, tylko po to, żeby nas ze sobą poróżnić, tylko po to, żeby zaatakować kandydatów opozycji w sposób całkowicie cyniczny. Opowiada bzdury, manipuluje, kłamie a propos tego, jakie są rzeczywiste zamiary polityków opozycji.
a nam przede wszystkim zależy na tym, żeby walczyć z nienawiścią, żeby walczyć z hejtem, żeby bronić wszystkich tych, którzy są dyskryminowani, którzy są napadani i których próbuje się napiętnować, a niestety ten rząd uczynił sobie właśnie z takiego piętnowania ludzi, dzielenia czy stygmatyzowania główne narzędzie swojej cynicznej polityki i temu trzeba położyć kres. Od tego jest prezydent Rzeczpospolitej, żeby stać przy wszystkich tych, którzy są atakowani, a dzisiaj to przecież nie tylko mniejszości seksualne, ale to również nauczyciele, to również rezydenci, to również rodzice osób z niepełnosprawnościami. Ten rząd tak ma, że po prostu lubi przez cały czas dzielić i atakować, a prezydent Rzeczpospolitej powinien właśnie stać przy wszystkich tych, którzy są atakowani, a niestety prezydent Andrzej Duda jest prezydentem tylko jednej opcji politycznej. Nie ma w sobie ani krztyny odwagi, ani kręgosłupa, żeby się upomnieć o prawa wszystkich tych, którzy są atakowani. I pan redaktor Marek Orzechowski. Dzień dobry, panie prezydencie. Z uwagą słuchałem pańskich odpowiedzi na pytania moich koleżanek i kolegów. I właściwie w każdej odpowiedzi przejawiał się temat Unii Europejskiej, jak gdyby ten obszar naszego zainteresowania został praktycznie wyczerpany. Pan jest znany jako zdeklarowany Europejczyk, był pan europosłem, zna pan atmosferę brukselską. Wie pan, że panuje opinia i taka jest rzeczywistość, regres, oczywisty regres w stosunkach Polski z Unią Europejską. I właściwie zostało mi postawienie panu najłatwiejszego pytania dzisiejszego wieczora, a mianowicie ten reset będzie potrzebny, ale chciałbym pana zapytać, czy zna pan już datę, panie prezydencie, kiedy Polska ponownie wejdzie do Unii Europejskiej i na jakich warunkach? Mam nadzieję przede wszystkim, mówiąc już zupełnie poważnie, że to członkostwo w Unii Europejskiej będzie tak jak kiedyś wykorzystywane do tego, żeby z jednej strony bronić naszej racji stanu, ale również przekładać interes Polski na interes europejski, na język interesu europejskiego. My nigdy nie byliśmy łatwym partnerem, bo zawsze byliśmy twardzi, zawsze twardo broniliśmy interesu narodowego, ale przez cały czas szukaliśmy tego, co nas łączy i mieliśmy duże w Unii wpływy. Ja pamiętam, że przez te ostatnie lata, kiedy choćby byłem ministrem spraw europejskich, że byliśmy państwem, które bardzo często było słuchane, które mogło liczyć na to, że jest traktowane jako jedno z najpoważniejszych państw Unii Europejskiej. Dzięki temu wynegocjowaliśmy największe pieniądze w unijnym budżecie w historii. Dzięki temu mogliśmy przy trudnych decyzjach, takich jak na przykład decyzje dotyczące transformacji naszego sektora energetycznego, liczyć na bardzo szczodre wsparcie Unii Europejskiej. Sami wychodziliśmy z inicjatywami, które później były flagowymi inicjatywami Unii Europejskiej. Wystarczy wspomnieć walkę o jednolity rynek cyfrowy, czy Unię energetyczną, czy Partnerstwo Wschodnie. A dzisiejszy rząd tak naprawdę jest, mimo że ma pełne usta retoryki bardzo buńczucznej, w Unii Europejskiej jest na totalnym marginesie. Odwraca się od najważniejszych priorytetów, takich jak choćby kryzys klimatyczny. Nie proponuje absolutnie żadnych pozytywnych rozwiązań i konstruktywnych. Nie umie budować koalicji. No i niestety prędzej czy później to się odbije również na tym, co jesteśmy w stanie negocjować i odbije się na tym, że nasz punkt widzenia ma coraz mniejsze odzwierciedlenie w politykach unijnych. To jeszcze nie jest tak bardzo dotkliwe, dlatego że to niestety potrzeba czasu, żeby to odczuć jeszcze bardziej namacalnie. Natomiast już widać, że choćby w polityce rolnej czy w polityce zagranicznej, właściwie nie ma polityki wschodniej Unii Europejskiej, Polska przestała się liczyć i to wszystko trzeba będzie odbudować. Trzeba będzie walczyć o pieniądze przy kolejnej perspektywie finansowej. I ja tu jestem gotów do współpracy z rządem, bo uważam, że rząd tutaj w tej sprawie trzeba wesprzeć. Ja jestem dalej czynny w polityce europejskiej, bo jestem członkiem Komitetu Regionów. Walczę na przykład o takie rozwiązania, żeby samorządy mogły bezpośrednio korzystać z unijnych pieniędzy z pominięciem stolicy państwa narodowego czy rządu, mówiąc wprost, bo takie rozwiązania dzisiaj też się pojawiają na stole. I jest czas, żeby te relacje odbudować, bo jeszcze PiS-owi się nie udało wszystkiego zniszczyć. Obawiam się, że gdybyśmy sobie zafundowali kolejne kilka lat tej władzy, która nie byłaby w żaden sposób kontrolowana w polityce europejskiej, obawiam się fragmentacji Unii Europejskiej. Unia była zajęta Brexitem, ostatnio epidemią, natomiast Unia ma dosyć państw, które odwracają się tyłem, jeżeli chodzi o jej priorytety. Nie są w stanie niczego konstruktywnego zaproponować, a tylko wyciągają pieniądze, rękę po pieniądze. I to może się bardzo źle dla Polski skończyć, bo taka wizja Unii skoncentrowanej wokół kilkunastu państw
ściśle zintegrowanych i innych państw gdzieś orbitujących na peryferiach, wśród których miałaby być Polska, to jest taki obraz, który ze względów geopolitycznych byłby dla nas absolutnie zabójczy, więc również dlatego kandyduję na prezydenta Rzeczpospolitej, żeby odbudować relacje wewnątrz Unii Europejskiej i tu jestem absolutnie gotowy do tego, żeby z rządem współpracować i całe swoje doświadczenie zaprząc w służbie dla silnej Polski w silnej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja rozumiem oczywiście, że Państwo dziennikarze moglibyście tak godzinami pytać Pana Prezydenta Trzaskowskiego, ale kampania ma swoje wymogi. Wzorem innych takich debat chciałbym na koniec oddać jeszcze głos Panu Prezydentowi. Dzisiaj Pana Prezydenta Trzaskowskiego poparł wielki polski piłkarz i legenda polskiego sportu Włodzimierz Lubański, ale jak to powiedział, piłka nadal w grze. Więc Panie Prezydencie, co chciałby Pan na koniec powiedzieć wszystkim Polakom mieszkającym za granicą? Pierwsze wielkie podziękowania dla Pana Włodzimierza, podziękowania dla wszystkich Państwa. Te wybory są naprawdę ważne. Te wybory są tak ważne, że chyba wybory takiej wagi zdarzają się raz na pokolenie, dlatego że naprawdę dzisiaj odpowiadamy sobie na pytanie, czy Polska będzie miała szansę dalej być państwem europejskim, otwartym, tolerancyjnym, państwem, w którym nie ma równych i równiejszych, państwem, w którym niezależne instytucje są naprawdę niezależne, państwem, w którym są niezależne media, samorząd, bo przecież wiadomo, że w wypadku zwycięstwa PiS-u kolejnymi celami tej władzy będzie właśnie samorząd i właśnie niezależne media. I odpowiadamy sobie na pytanie, czy będzie zmiana, czy będzie prezydent silny, niezależny, który patrzy tej władzy na ręce. Większość Polek i Polaków w pierwszej turze się odpowiedziała za zmianą, bo aż 57%. Dzisiaj jest bardzo równo, właściwie idziemy łeb w łeb. I to się rozstrzygnie naprawdę o być może kilkadziesiąt tysięcy głosów, może trochę więcej. I te głosy całej naszej Polonii będą bardzo, ale to bardzo istotne. Więc po pierwsze chciałem podziękować za Waszą determinację, za to, że tak wiele osób chce iść głosować. Mam nadzieję, że wszystkim się to uda, że rządzący nie będą znowu próbowali nam rzucać kłód pod nogi, co ostatnio robili. I ten Wasz głos ma olbrzymie, ale to olbrzymie znaczenie. I również wynik tych wyborów będzie bardzo szczegółowo obserwowany na całym świecie. Już jest obserwowany. Ja otrzymuję setki, o ile nie tysiące przeróżnego rodzaju sygnałów z całego świata, że wszyscy patrzą w tej chwili na Polskę i chcą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Polska znowu wejdzie na drogę silnej demokracji, państwa otwartego i europejskiego, czy dalej będzie się pogłębiać w tych ciemnościach państwa, w którym jedna partia próbuje wszystkie instytucje od siebie uzależnić, łamiąc praworządność i odchodząc od tych wartości standardów, które przyświecają wspólnocie europejskiej czy Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Więc te wybory są naprawdę piekielnie ważne i Wasze zaangażowanie w nich jest bardzo, bardzo ważne. Więc dziękuję Wam bardzo za to zaangażowanie do tej pory. I słuchajcie, ostatni etap przed nami. Trzeba wszystkich w tej chwili mobilizować, namawiać, żeby wzięli udział w tych wyborach, bo te wybory naprawdę zadecydują o tym, jak Polska będzie wyglądała przez najbliższe lata. Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi. Dziękuję Państwu redaktorom. Panu Prezydentowi życzymy siły, wytrwałości, no i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.